drużyna Górnika to drużyna taka, która zdobywa punkty głównie na wyjazdach. No jednak dzisiaj nie postawili nam wysoko poprzeczki. Praktycznie przez cały mecz dominowaliśmy. No tak, uczulaliśmy dzisiaj chłopaków na to, że Konin, taka specyficzna drużyna, z 14 zdobytych dotąd punktów, 13 zdobyli na wyjazdach, bodajże od roku nie wygrali na własnym stadionie. No podeszliśmy do tego spotkania z wielkim tutaj gdzieś tam respektem, bo wiedzieliśmy, że nie ma meczy łatwych i żaden przeciwnik nie położy się przed meczem. Jesteśmy dzisiaj zadowoleni na pewno z wyniku i na pewno z tego, że chłopcy zrealizowali w 100% założenia przedmeczowe. Chcieliśmy odsunąć zawodników Górnika od grania i wysoko podejść, odciąć im granie i zmuszać ich do grania dłuższej piłki. To nam się dzisiaj udało i z tego jesteśmy zadowoleni. No, bramki myślę wypracowane, tak, stały fragment, Adam. Dwie bramki, tak, na pewno środkowy obrońca to dla niego tutaj plus. Bramka Kapela też fajnie dograł Jarek, także no, to nic, tylko się cieszyć. Jesteśmy zadowoleni. Ja mam ważne zwycięstwo nad zespołem, który tak samo jak my walczył o utrzymanie i co ważne też na zero z tyłu. No, pierwsze co, plan na mecz, mieliśmy właśnie 3 punkty, gdzieś tam bezpośredni rywal z tabeli, więc chcieliśmy pewno zapunktować. Mecz od początku można powiedzieć, że włożyliśmy pod siebie, staraliśmy się zdominować rywala, no i udało się. 3 punkty zostają, więc plan wykonany. Dzisiaj, tak powiem, zachowałeś się jak klasowy snajper przy samych sytuacjach. Mało razy się zdarza, żeby obrońca zdobył 2 bramki w meczu. No gdzieś tam czekałem od początku sezonu na swoje okazje. Nie ukrywam, że chciałem strzelić w końcu bramkę. Fajnie, że się udało. Też w momencie, kiedy wygrywaliśmy 1-0, druga, trzecia bramka. Mogliśmy sobie ułożyć już do końca i cieszę się z tą bramką. Przed nami jeszcze jeden mecz ligowy, jeden pucharowy, ale skupmy się na tym ligowym. I kolejny rywal, w którym też, jakby nie patrzeć, walczymy o utrzymanie. No, kolejny mecz za tydzień, ostatni w rundzie. Na pewno będziemy walczyć o pełną bólę. Chcemy też na przerwę zejść bez porażki. Mamy 3 mecze bez porażki, 7 punktów, więc na pewno pojedziemy walczyć o 3 punkty. No i taki będzie plan.